Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi. Psalm 46, 11 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: zatrzymaj się przy mnie, zapominając na chwilę o pośpiechu. Im więcej masz problemów, tym bardziej potrzebujesz tej świętej przestrzeni, w której ze mną obcujesz. Oddychaj powoli i głęboko. Odpoczywaj w mojej świętej obecności, a ja będę rozpromieniał nad tobą swoje oblicze. Właśnie w ten sposób przyjmujesz dar mojego pokoju, który nieustannie ci ofiaruję. Wyobraź sobie, jak wielki czuję ból, gdy moje dzieci stają się kłębkiem nerwów, zapominając o darze pokoju. Aby zapewnić ci to błogosławieństwo, umarłem śmiercią zbrodniarza. Przyjmij więc ten dar z wdzięcznością i schowaj w swoim sercu. Mój pokój jest wewnętrznym skarbem, który się pomnaża, gdy darzysz mnie zaufaniem. A zatem zewnętrzne okoliczności nie mają nań żadnego wpływu. Zatrzymaj się, ciesząc się pokojem w mojej obecności.